Parę słów na temat przydatnych akcesoriów, które chciałem Wam przekazać. To, co się przydaje na pewno, to większa ilość zapasowych śmigieł i warto używać śmigła oryginalne. Jeżeli mamy zestaw Basic, warto też pomyśleć o tym, żeby zaopatrzyć się w dodatkowy akumulator. Może nie od razu, jeżeli na przykład mamy mniej pieniędzy, to docelowo dokupić sobie jeden akumulator. Krążą takie czasami, bo ludzie sprzedają na przykład w wersji combo. Jeżeli mamy mniej pieniędzy, można też przemyśleć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, żeby kupić zestaw combo i sprzedać na przykład jeden z tych trzech akumulatorów. To jest też rozwiązanie. Jeżeli chodzi o ładowanie zestawu podstawowego, to wiadomo, że warto mieć tutaj powerbank ze sobą, bo wtedy można podładować w każdej chwili. To jest świetna sprawa. Oczywiście szybka karta pamięci. Ja używam karty Sandisk Extreme i zwykle 64 GB używam. Z pozostałych rzeczy filterki. To jest ND32, najczęściej mi się sprawdza w tym sezonie takim letnim. Natomiast mam też filtry Freewella, takie long exposure do zadań specjalnych i mam też cały komplet w tej chwili Sunny Life, to są filtry właśnie głównie ND i NDPL. To jest to. Poza tym, jeżeli chodzi o akcesoria, bardzo mi się sprawdza taki prosty patent, a mianowicie zaczep na tablet. Czyli używam do tego drona, do podglądu tabletu właśnie i montuję go do kontrolera poprzez ten dodatkowy zaczep, jak wydrukowałem, ale mogę Wam też zostawić link, jakbyście chcieli, to można też zamówić sobie coś takiego. Ja zwykle mam drukarkę u siebie, także często drukuję. No i jeżeli ktoś lata w pomieszczeniach, to akurat są osłony na śmigła do Mavica Air, ale też warto, jeżeli latamy w pomieszczeniach, zaopatrzyć się albo blisko ludzi, na przykład nisko latamy, blisko ludzi, wtedy warto zaopatrzyć się w tego typu osłony. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest przechowywanie i przenoszenie. Jeżeli mamy zestaw combo, jest w komplecie torba, ja używam takiej torby z Mavica Air 2, natomiast można też zaopatrzyć się w proste jakieś etui, które tutaj możemy uzupełnić jeszcze jakąś szmatką czy miękką tkaniną, po to, żeby nam się ten dron nie obijał. I czasami też, jeżeli mamy jakieś krótkie trasy, wiadomo, najpierw założymy gimbal, osłonę gimbala, ale jeżeli mamy jakieś krótkie podejścia i tak dalej, to też zdarza mi się wrzucać go do takiego etui fotograficznego z Manfrotto. To też działa dość dobrze. I to są te podstawowe akcesoria, także nie używam nic poza tym, oprócz tego, co Wam pokazałem. Uważam, że filtry warto mieć i warto skorzystać z tych doświadczeń, jeżeli chodzi o filtry. No i też tablet, to jest jednak podstawa, bo telefon jest dla mnie trochę mały. Ale zwykle te rzeczy, które stosuję na co dzień, przekazałem Wam tutaj w tym wykładzie. Dziękuję serdecznie.